Gdyby nauka była osobą, jej stosunek do spirytyzmu moglibyśmy scharakteryzować krótkim cytatem z Zemsty Aleksandra Fredry, który brzmi: chciałabym, a boję się. Bo choć spirytyzm badali nobliści, którzy wystawili filozofii duchów i fenomenom mediumicznym wysokie noty, świat nauki jako taki pozostaje do nich bardzo sceptycznie nastawiony. Z jednej strony jest to zrozumiałe, gdyż metody pracy spirytystów różnią się od metod badań dziedzin materialistycznych, a umysły naukowców zwrócone tylko w jednym kierunku mogą nie być w stanie zaakceptować innych, nowych, rewolucyjnych rozwiązań, co zresztą wielokrotnie wykazała historia. W związku z tym materialistę badającego duchowość moglibyśmy poniekąd porównać do kolejarza kierującego ruchem samochodowym lub elektryka próbującego przeanalizować funkcjonowanie procesora nowoczesnego komputera. Oczywiście można i tak, da się, ale przecież osoba będąca specjalistą w jednej dziedzinie nie musi dogłębnie znać innej dziedziny. Naukowcy tacy jak na przykład William Crookes czy Charles Richer poświęcili wiele lat życia na obserwacje i analizy, zanim wydali ostateczny werdykt. Poza tym warto dodać, że żaden uczony, który dogłębnie przestudiował spirytyzm, nie wyraził się na jego temat negatywnie. A najwięksi przeciwnicy spirytyzmu, jakich możemy spotkać wśród naukowców, są osobami, które znają tę naukę bardzo pobieżnie lub kierują się oceną kleru, co w gruncie rzeczy wychodzi na jedno. Z drugiej strony mamy naukowców spirytystycznych i media, których mimo licznych weryfikacji nigdy nie złapano na oszustwie. Warto wymienić już nawet samych Polaków, takich jak Julian Ochorowicz, Osowiecki, czy Teofil Modrzejewski, występujący jako Franek Kluski. Sam Ochorowicz poprzez swoje słynne prace z medium Panną Tomczykówną wykazał jasno, że w naukach materialistycznych istnieje wielka luka, którą materialistyczni naukowcy próbują nieudolnie wypełnić jakimiś naciąganymi teoriami, podczas gdy spirytyzm daje wyjaśnienie wielu niezrozumiałym zjawiskom w sposób prosty, klarowny i sensowny. Równocześnie wielu naukowców materialistycznych jest osobami wierzącymi, chodzą do kościoła, modlą się i to sprawia, że mamy do czynienia z wielkim paradoksem. Więc to nie jest tak, że spirytyzm został całkowicie przekreślony. Chociaż w tym momencie mówię spirytyzm, ale myślę bardziej o spirytualizmie. Od spirytyzmu ludzie stronią, ponieważ go nie znają, niezależnie od tego, jakimi zajęciami parają się na co dzień. Na początku wspomniałem o różnych metodach badań. I tutaj chciałbym ten wątek troszeczkę rozwinąć, ponieważ materialistyczni badacze nie potrafią zrozumieć braku w spirytyzmie możliwości powtarzania eksperymentów mediumicznych w warunkach laboratoryjnych, ponieważ nie wierzą lub nie akceptują faktu istnienia niewidzialnych istot myślących, które wpływają na przebieg fenomenów spirytystycznych. Innymi słowy, fizyk powiedziałby, że walec stoczy się po powierzchni pochyłej, jeżeli nie przeciwdziała temu jakaś siła, a spirytysta stwierdziłby, że walec stoczy się, jeżeli będzie miał na to ochotę. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że ten prosty przykład brzmi troszeczkę zabawnie, ale równocześnie dobrze obrazuje to, że zjawiska mediumiczne uzależnione są od woli duchów, które nie mają obowiązku być posłusznymi nakazom ludzi, więc żaden naukowiec nie może zapewnić powtarzalności eksperymentów spirytystycznych. Badania Ochorowicza były wyjątkowe. Były wielokrotnie powtarzane, są dobrze udokumentowane, ale on badał magnetyzm, więc prace tego człowieka były zbliżone metodyką do dziedzin materialistycznych, chociaż gro typowych, chciałoby się powiedzieć, seansów spirytystycznych innych badaczy również zaowocowało stworzeniem szerokiej dokumentacji, także fotograficznej. Jeżeli ten temat interesuje kogoś w sposób szczególny, zachęcam do sięgnięcia po książkę pod tytułem Duchy czy nieznana siła Marcina Stachelskiego, gdzie autor szczegółowo opisał eksperymenty Juliana Ochorowicza. Reasumując, uważam, że świat nauki nie odrzuca jednoznacznie fenomenów spirytystycznych, ale równocześnie nie odważyłbym się na stwierdzenie, że je akceptuje. Ta negatywna postawa naukowców materialistycznych jest poniekąd dziwna,
gdyż sami sobie krępują ręce, ale jak wiemy, w każdej epoce światłe umysły są tak bardzo zaślepione własną wspaniałością, że nie potrafią dostrzec, że ich młodzieńczy, entuzjastyczny bieg w stronę rozwoju nauki zamienił się w zachowawcze dreptanie w miejscu. Ale świat jednak idzie do przodu i pewnego dnia, jestem przekonany, nauki materialistyczne wchłoną także osiągnięcia spirytystów.